właśnie na danym obszarze wyszło nam to po prostu z technik operacyjnych, jeżeli chodzi o namierzenie telefonu komórkowego, więc prosiłbym o rozglądanie się. Szukamy, tak jak powiedziałem, osoby żyjącej. Wyszła niedawno do tego lasu. Podzieliliśmy, tak jak powiedziałem, to na 6 sektorów. Każdy z zespołów podchodzi tutaj do nas, do samochodu, otrzymuje właśnie nadajnik GPS z branym sektorem. Udajecie się w dany sektor. Pamiętajmy o tym, co mówiliśmy na zajęciach teoretycznych, czyli o zamknięciu klapy GPS-u, o tym, żeby wziąć baterię na zmianę, spisać numer telefonu do sztabu i łączność jest na kanale B112. Radia wydamy nasze, chyba że ze straży wystarczy nam, czy jak? Panowie, to nasze. No to my nasze po prostu wydamy i nie ma problemu. Więc co, zapraszam zespół numer 1 do samochodu i tak po kolei będziemy jeszcze po prostu wychodzić. Chciałbym dodać, dziecko miało torbę zabawek, miało dużo zabawek, więc szukamy też różnych rzeczy, które to dziecko mogło zgubić, tak? Bardzo często się zdarza, że jakiś dowód osobisty, wóz czy czapka też może nas nakierować na osobę poszukiwaną. I mam wielką prośbę, tak żeby w trakcie poszukiwań wymieniajcie się tym GPS-em, żeby każdy miał okazję przyćwiczyć to właśnie chodzenie z urządzeniem, a nie tylko w zespole. Tak więc pierwszy zespół, jedynka. Nie,